Cześć, dzień dobry. Witajcie na kanale Herby, Flagi, Logotypy. Ja nazywam się Maciek Matwiej i w dzisiejszym odcinku poddam blazonowaniu herb Rawicz, którym pieczętował się Andrzej Kmicic, jeden z bohaterów trylogii Henryka Sienkiewicza. Zapraszam. Andrzej Kmicic, herbu Rawicz. Postać literacka, jeden z bohaterów powieści Potop, będącej częścią trylogii Henryka Sienkiewicza. Jako chorąży orszański był charakterystycznym przedstawicielem ówczesnej szlachty litewskiej, znanym z wojennych wyczynów, potomkiem dawniej możnego, lecz zrujnowanego przez wojny z Moskwą, rodu szlacheckiego ze Smoleńszczyzny. Pierwowzorem postaci miał być strażnik wielki litewski Samuel Kmicic Herburadzic II, pułkownik wojsk litewskich i chorąży orszański. Jeden z najbardziej utalentowanych dowódców wojskowych I Rzeczypospolitej. Jak zauważył profesor Wincenty Danek, polonista i historyk literatury, faktyczny literacki pierwowzór postaci Kmicica i jego kompanii stworzył Józef Ignacy Kraszewski w powieści Szaławiła w osobie znanego awanturnika Zbisława Wierzchowskiego i jego towarzyszy. Choć historyczny ród Kmiciców pieczętował się herbami Radzic i Radzic II, Sienkiewicz przypisał swojego bohatera do herbu Panna na Niedźwiedziu, czyli Rawicz. Rawicz, noszący zawołanie Rawa, wzmiankowany jest w najstarszym zachowanym do dziś polskim herbarzu Insignia Seu Clenodia Regis et Regni Poloniae, spisanym przez historyka Jana Długosza w drugiej połowie XV wieku. Rawicz jest jednym z 47 herbów adoptowanych przez bojarów litewskich na mocy Unii Horodelskiej z 1413 roku. Jego alternatywne nazwy to Niedźwiada, Niedźwioda, Niedźwiada, Niedźwieda, Niedźwioda, Rawa, Rawic i Rewita. Herb występował głównie wśród rodzin osiadłych na ziemiach krakowskiej i sandomierskiej. Spośród najbardziej znanych rodów pieczętujących się herbem Rawicz należy wymienić dębińskich i ożarowskich. Herbu Rawicz używał też Julian Ursyn Niemcewicz, stąd też odmiana herbu w znaku Ursynowa, dzielnicy Warszawy, która swoją nazwę zawdzięcza rzeczonemu powieściopisarzowi, publicyście, poecie i dramaturgowi. Blazonowanie herbu Rawicz, czyli heraldyczny opis, przedstawia się w następujący sposób. Na tarczy w polu złotym, na niedźwiedziu kroczącym czarnym, panna w czerwonej sukni, rozczesana w koronie złotej. W klejnocie między dwoma rogami jelenimi, pół niedźwiedzia czarnego, wspiętego z różą czerwoną w prawej łapie. Labry herbowe czerwone, podbite złotem. Warto nadmienić, że herb Rawicz niemal w niezmienionej formie jest używany w polskiej heraldyce terytorialnej. Herbu z panną na niedźwiedziu używają m.in. Tomaszów Mazowiecki, Ożarów, Sawin, Mordy czy gmina Mniów. Wersją uszczerbioną lub odmianą herbu Rawicz posługują się m.in. miasto Rawicz, Radzyń Podlaski, Morgonin, Przysucha, Goniąc, Adamów i Moniki. To tyle, szanowni Państwo, w dzisiejszym odcinku. Serdecznie zapraszam do playlisty z herbami bohaterów trylogii Henryka Sienkiewicza. Tam omówiłem już 3 herby, m.in. herb Jastrzębiec, którym pieczętował się główny bohater ogniem i mieczem, czyli Jan Skrzetuski. Omówiłem również herb w czele, którym pieczętował się Jan Onufry Zagłoba. I znajdziecie Państwo również herb Zerwi Kaptur, którym pieczętował się Longinus Podbipięta. Jeszcze raz dziękuję, jeszcze raz zapraszam i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!